O! Taki wariant. Dobry wieczór, panie Marcin. Dobry wieczór, panie Robercie. No, panie... Panie Radosławie, to się mówi, że jestem płodny. Uwaga! E4, C6, D4, D5. Tu jeden widz chciał, ale uciekł. E5, goniec F5, G4. Tu był widz, który pytał się, co tu grać? Co tu grać? Nikt nie uciekł, to proszę. Jaki problem tu jest, panie Grzesiu? Ja odstawię kawę. Panie Grzesiu, jaki tu jest problem? Białe mają problem, czy czarne mają problem? Ja obrócę szachownicę. Umiem obrócić szachownicę. Tu podpowiem, że obiektywnie nie można tego piona wziąć. A, ktoś mnie na Twitchu obserwuje, jakiś Kaiser. Na Twitchu mnie ktoś obserwuje, zaraz sprawdzę. Cześć, Kaiser. No dobra, tak się młodzieżowo przywitałem, jakbym był 4 razy młodszy. Goniec G6, goniec D7. No najlepsze jest... Zobaczmy po kolei. Po goniec D7... Możemy grać, co gra biały? No skoczek C3 jest najgroźniejszy. Wszystkie inne ruchy są niegroźne. Goniec E4, E6? Jakie goniec G4? Panie Grzegorzu, no co? Dobra, panie Grzesiu, powiem na ten temat. Można zagrać goniec D7 i tylko skoczek C3 jest dobre. Zamykamy i gramy taką francuską, gdzie pion na G4 stoi nieszczególnie, a gońca mamy na D7, zagramy hetman B6. Czyli goniec D7 mamy z głowy. Można zagrać gońcem na C8. Można zagrać gońcem na E6, jak ktoś chce. No dobra, goniec G6. I co teraz? Bardzo niesympatycznym ruchem jest E6. Kiedyś jeden młody zawodnik z klubu kolejowego mi zagrał. Trzeba piona wziąć. Goniec D3 niegroźne. Można grać hetman D6, można zbić. I zagrać C5. Skoczek F3. Skoczek C6. Mi się wydaje, że to jest dobra pozycja. Nic złego się nie dzieje. Dobra, dobra. E6, FE. FE. Skoczek F3. Skoczek F3, najlepsze, hetman D6. Skoczek E5. O! Uwaga! To, co pokazał pan Grześ, to jest właśnie to, takie pytania proszę mi przygotowywać na poniedziałek i na środę rano. Ja będę odpowiadał, a potem będę je wrzucał do teorii debiutów.
Tego typu konkretne pytania. Polecam skoczek D7. Co na skoczek D7? No gramy skoczek D7. I co białe mają robić? F4 niedobre. Na F4 goniec E4. I jest dobrze. H4. No co na H4? Na H4 skoczek bije 5. Hetman bije E5 i podziękowanie. Także panie Radosławie, H4 cienkie. Pan Mariu Tunio proponuje skoczek bije G6. No to co? Co można zagrać na skoczek bije G6? Odbijamy. Co dalej? Grozimy wziąć na H2. Czy każdy widzi? Zaraz wrócę do F4 jeszcze. Panie Grzesiu. No grozimy wziąć na H2. Co ma grać biały? Biały stoi źle. No F4. No może grać F4. Na F4 gramy chamskie G5. I nie bardzo może bić. Bo po wieża H2 jest źle. Czarny zrobi długą roszadę, a biały król jest na środeczku. To co może zagrać na G5? No może zagrać hetman D2 niedobre. GF4. Hetman F4. I E5. DE5, skoczek bije E5. Tu pokazuje jest tak zwany rentgen. Bateria, skoczek na D3, szach, szech i kłopoty. Na B4 szach, wszystko jest źle. Dobra, wracamy do... W którym ruchu F4? Skoczek D7. Skoczek D7, F4. To mówiłem, że najprościej w świecie odejść gońcem na E4. Goniec nie zginie. No co teraz? Nie ma kłopotów. Skoczek F3 bez sensu. Skoczek C3 nie jest dobre z powodu bicia bierze. No to co? Skoczek D7 czy wieża G1? Wieża G1. I może znowu spróbować G5. Podważyć tego konia. Teraz nie można bić na D7, bo tam na H2 wisi. Dobry wieczór, panie Pawle. Tu pan... Czy do tego są pytania, bo jak nie, to bym odpowiedział panu Dominikowi jeszcze. No dobra, jak nie ma pytań, to pan Dominik pytał, co tu po H4? Co tu po H4? Najbardziej pryncypialne jest H5. Jak biały przepchnie na G5, to goniec jest dobry. Nie ma problemów po H5. W ogóle posunięcie H5 w obronie karokan jest niedoceniane. No. Po H5, goniec D3, bardzo proszę. Na goniec D3 bijemy. Domyślam się, że białe odbijają hetmanem. HG4. I co?
i nic się nie dzieje. Panie Grzesiu, no można grać szybkie C5, można grać to i to.